obnaża najmniejszą rzecz wrzuconą w królestwo. Najmniejszą, najmniejszą. Nieważne jest, jaki masz potencjał, nieważne to, co to jest za potencjał, nieważne, ile ty nad tym siedziałeś, ile ty znasz ten temat. Jeżeli ty tę rzecz wrzucisz w królestwo, to ono zaprocentuje, to zaowocuje 30, 60 lub 100 krotnie. Dzisiaj Bóg powiedział mi taką rzecz. Wczoraj chciałem się wymigać i nie grać na tym kontrabasie. Powiedział mi, syn, jak teraz uciekniesz, zawsze będziesz uciekał. Masz tego świadomość. Jeżeli umiesz ty grać na tym cztery dźwięki, to graj te cztery dźwięki z pasją dla królestwa. To się pomnoży. Wrzuć to, co ty masz. To może szybko się rozwinąć. Tylko teraz musisz się nie bać w tym zadziałać. Dwa, musisz pamiętać, że to musisz chcieć, musisz to zrobić z serca. A trzy, wrzuć to w królestwo. Nie wrzuć to w ten bęben, niech to lata. Niech to lata, niech to się rozwija. I niebawem zobaczysz w sposób bardzo płynny, jak to, czego ty tak naprawdę ledwo znasz, ledwo to ogarnąłeś, nie znałeś tematu. Zaraz będziesz tym znawcą. Zaraz tym będziesz ekspertem. Ja wiem, że po roku będę w tym grać, na tym grać jak wirtuoz. A gram cztery dźwięki na krzyż obecnie. Uczę się na tym grać dopiero rok. Ale to nie ma znaczenia. Jeżeli twoje serce i twoje podejście do królestwa. Amen.